dzisiejsza sesja Rady Powiatu zapowiadała się już od kilku dni na interesującą i burzliwą. A to aż z dwóch powodów. Po pierwsze, radni mieli głosować budżet na 2012 rok oraz po drugie, miał być złożony wniosek o odwołanie starosty Bogdana Sobonia. Po przedstawieniu przez panią skarbnik opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o budżecie rozpoczęła się dyskusja. Najwięcej uwag i zastrzeżeń dotyczących m.in. finansowania Koneckiej Wszechnicy, niezabezpieczenia środków finansowych na roszczenia rodziny Tarnowskich oraz funkcjonowanie szpitala zgłosili radni opozycyjni. W końcu większością głosów budżet powiatu na 2012 rok został przyjęty. Pod koniec obrad radna Helena Obara odczytała wniosek 6 radnych wraz z uzasadnieniem w sprawie odwołania starosty Bogdana Sobonia. Następnie o głos poprosił sam zainteresowany Bogdan Soboń. W imieniu kilku radnych Rady Powiatu w Końskiej złożyć wniosek o odwołanie Bogdana Sobonia z funkcji starosty Koneckiego. Pozwolę sobie odczytać tenże wniosek. Koneckie 27 stycznia 2012 rok. Wiesław Skowron, przewodniczący Rady Powiatów Końskich. Wniosek o odwołanie Bogdana Sobonia z funkcji starosty Koneckiego. Działając na podstawie artykułu 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw nr 142, pozycja 1592 z późniejszymi zmianami, radni Rady Powiatów Końskich składają wniosek o odwołanie Bogdana Sobonia z funkcji starosty Koneckiego. Uzasadnienie. Bogdan Soboń, wykonując funkcję starosty Koneckiego, notorycznie dopuszcza się przekraczania ogólnie obowiązujących zasad w prowadzeniu i zarządzaniu zarówno starostwem, jednostkami zarządzanymi przez starostwo, jak też powoływaniu i funkcjonowaniu rad i komisji społecznych. We wszystkich tych działaniach starosta Soboń preferuje włączyć członków PSL-u i ich rodziny. Mając na uwadze przede wszystkim sytuację finansowo-gospodarczą, radni Rady Powiatów Końskich są przekonani, że dalsze utrzymywanie pana Bogdana Sobonia na funkcji starosty Koneckiego jest co najmniej szkodliwe. Reasumując powyższe, wnioskujemy jak na wstępie. Panie Przewodniczący, do dnia dzisiejszego, do prawie że godziny 10, podpisało 6 radnych Rady Powiatów Końskich, to jest Helena Obara, Jan Prasał, Magdalena Prasał, Wojciechowski Krzysztof i Krzysztof Obratański i Jerzy Rębalski. Przed sesją otrzymaliśmy 2 oświadczenia, też podpisane w dniu dzisiejszym. Oświadczenie, niniejszym oświadczam, że wycofuję swój podpis pod wnioskiem o odwołanie starosty Koneckiego, podpisał Jerzy Rębalski i podpisał również Krzysztof Obratański, czyli dwóch radnych wycofało się z tej listy. Natomiast podpisało się dwóch następnych, więc sobie pozwolę odczytać, że jest to Michał Pękala i Marian Gąsz. Dziękuję ślicznie. Cały materiał w komplecie składam na pana ręce. Dziękuję bardzo. Także tutaj dzisiejszy dzień jest tego dowodem, że to jest sprawa przygotowana, od lipca ukartowana i tutaj nie będę się nad tymi kwestiami innymi rozwodził. Natomiast w tej sytuacji chciałem państwu oświadczyć i powiedzieć. Ja 14-letnim stażem członek zarządu powiatu od 1998 roku 10 listopada. Będąc rok czasu na stanowisko starosty, nagle się stałem w ogóle taki, jak tu pani Obara radna raczyła tutaj przytoczyć, że ja tu jakąś politykę uprawiam. Przepraszam bardzo. Kogo politycznie przez ten rok przyjąłem? Proszę mi wskazać z imienia, z nazwiska. Ale pani starosto, bo mi zwraca moment. Jeszcze, proszę mi nie oddawać. Ale to, ale będzie, nie, bo to wie pan, to jest dyskusja, będzie to nad tą dyskusją. Dobrze, ale ja, z racji, że jest prasa, padły zarzuty pod moim adresem. Pora jest późna, pozwólcie mi się państwo, że w imieniu własnym, jak i zarządu, muszę parę słów dzisiaj powiedzieć. Rzucić błotem i powiedzieć, że się nic nie stało, to proszę państwa, to nie działanie samorządowe. To nie ten zwyczaj tej Rady czwartej kadencji, proszę państwa. Schodzimy na trochę zwyczaje, już nie będę dawał jakichś porównań. Ale do tematu. Chciałem się odnieść do kwestii takiej. Zarząd. 4 osoby są z poprzedniej ekipy. Było wszystko w porządku. Zarząd to nie tylko 5 osób, ale również z głosem doradczym pan sekretarz, znana instytucja, bardzo ceniony fachowiec przeze mnie, pani Edyta, którą cały czas jakiś starosta chce mi ją po prostu wykraść,
To nie są ludzie zdjęci z ulicy bez doświadczenia. To również, muszę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, kadra naczelników i kierowników jednostek, które przecież oni przychodząc na posiedzenia zarządu, swoimi opiniami, swoimi radami wspierają ten zarząd. Proszę Państwa, ja z takimi zarzutami się kategorycznie nie zgadzam. I w związku z tym wniosek został złożony, nie komentuję. Rozumiem, że koalicjanci, dwóch panów koalicjantów, czyli po prostu nie ma koalicji. W tym układzie, jak tak rozumiem, bo Państwo podpisaniem się, swoim podpisem pod wnioskiem o odwołanie starosty wypowiedzieliście po prostu umowę koalicyjną. Tyle chciałem powiedzieć. Myślę, że za miesiąc, jeżeli będą pytania, jeżeli będą jakieś jeszcze kwestie, myślę, że oskarżony ma prawo się bronić i ja będę tego zarządu bronił konsekwentnie do końca jego dobrego imienia, na ile sił i możliwości mi wystarczy. Co do upolitycznienia się nie zgadzam, nie przyjmuję tego w ogóle, a jeżeli tak, to proszę mi udowodnić nazwiskami, stanowiskami. Także tyle. Fajny prezent mam na spotkanie noworoczne, ale to już jest inna sprawa. Pewnie muszę i przeżyć i to. Dziękuję Państwu za uwagę. W związku z tym, że nikt nie zabrał głosu w sprawach różnych, przewodniczący Rady zakończył obrady 15. sesji Rady Powiatu w Końskich. Przed chwilą został zgłoszony wniosek o odwołanie przewodniczącego zarządu Rady Powiatów Końskich i starosty Bogdana Sobonia. W pierwszej wersji pan, panie Krzysztofie, był na tym wniosku podpisany razem z panem Jerzym Rąbalskim. Natomiast pani Obara, która przedstawiła wniosek, przedstawiła również, odczytała pańskie i pana Rąbalskiego oświadczenie, że wycofują panowie te swoje podpisy z tego wniosku. Jaka była przyczyna tego wycofania? Myśmy naszym koleżankom i kolegom zaproponowali, by przesunąć termin złożenia wniosku na czas, w którym będziemy przygotowani na to, by nie tylko dokonać destrukcji, ale i rekonstrukcji władz powiatu. To jest delikatny organizm, który nie znosi chaosu. Takiego przygotowania nie było. Nasi koledzy i koleżanki uznali, że trzeba w tym dniu złożyć ten wniosek. W związku z odrzuceniem, że tak powiem, naszego postulatu, naszej prośby, złożyliśmy te oświadczenia. Nie znaczy to, że nie podzielamy znacznej części krytycznych uwag dotyczących pracy zarządu powiatu. Myślę, że ktokolwiek jest obecny na sesjach Rady Powiatu i mogący zaobserwować aktywność naszej grupy radnych, wie i na sesjach, i na komisjach, że nasze działania są traktowane w pewnym sensie jako głos opozycji en bloc w znacznie większym stopniu niż tych, którzy do tej pory byli w koalicji. Więc powtarzam jeszcze raz. Sprawę uważamy za w pewnym sensie otwartą. Nie chcieliśmy łączyć z wniosku o odwołanie starosty z dzisiejszą debatą budżetową, z planowanym spotkaniem noworocznym. Chcieliśmy natomiast połączyć z przygotowaniem rzetelnej rekonstrukcji władz powiatu, bo zmiana, jeżeli ma nastąpić, powinna być zmianą wyraźnie na lepsze i pod względem kadrowym, ale przede wszystkim pod względem programowym. Tego czasu nam nasi koledzy nie dali. I to jest jedyna przyczyna, dla której wycofaliśmy się ze złożenia tego wniosku dzisiaj. Wniosek będzie przekazany, bo tak jest zapisane w ustawie, te procedury tak muszą przebiegać, będzie przekazany Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, która ma wyrazić swoją opinię. Bez względu na to, czy to będzie opinia negatywna, czy pozytywna, wniosek na najbliższej sesji, czyli mniej więcej w przeciągu miesiąca, będzie poddany pod głosowanie. Pańskim zdaniem, czy ma szansę ta sprawa być, że tak powiem, pozytywnie załatwiona, znaczy ze strony tej grupy, która chce zmian zarządu? No widać z dzisiejszego dnia, że nastąpił rozpad koalicji rządzącej w powiecie. Podpis radnego reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość, podpis radnego z koalicyjnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej pokazuje, że ci, którzy zostali, nie mają większości. Ja rozumiem więc, że jest rzeczą naturalną, że musi nastąpić rekonstrukcja.
ta rekonstrukcja musi zapewnić na dalsze 2,5 roku tej kadencji trwałą większość, która będzie istotną zmianą na, mam nadzieję, lepsze. I tylko pod takim warunkiem jestem gotów uczestniczyć we wszystkich rozmowach, które mam nadzieję się rozpoczną. Natomiast dzisiaj na sesji widać było, że sama informacja, sama zapowiedź wniosku spowodowała zwiększoną aktywność pracowników starostwa, członków zarządu, więc że atmosfera nieco się zmieniła z takiej sennej, z takiej letniej na znacznie gorętszą. I uważam, że to już jest krok w dobrym kierunku, by myśleć kategoriami właśnie pracy, zadań, nie trwania. Na dzisiejszej sesji pani radna Helena Obara odczytała i złożyła wniosek podpisany przez 6 radnych Rady Powiatu Koneckiego o odwołanie starosty Bogdana Sobonia, co jest równoznaczne, jeśli by ten wniosek został przegłosowany pozytywnie na sesji, z odwołaniem całego zarządu. Co państwa skłoniło tę grupę 6 radnych do tego, aby taki wniosek właśnie dzisiaj został złożony? Ja powiem tak, że przede wszystkim, żeby odwołać członków zarządu właśnie, to należało zrobić najpierw odwołanie starosty. Inaczej nie można by było odwołać pozostałych członków zarządu. Co mnie najbardziej skłoniło do tego, żeby właśnie, żeby doszło do podpisania i do ożywienia pracy w zarządzie, bo póki co, jak ja obserwuję, pracy merytorycznej nie ma, brak inwestycji na skalę powiatu, potrzeb, jakie tutaj są. Przede wszystkim pierwsza sprawa i najważniejsza dla nas to jest tej grupie przede wszystkim, która się w końcu zdecydowała, podpisując wniosek o odwołanie starosty, spowodowało to, że w zarządzie funkcjonują dwie osoby bez mandatu. Czyli chodzi mi tutaj o zastępcę, jak i o członka zarządu, gdzie społeczność nasza powiatu koneckiego nie dała mandatu społecznego zaufania, natomiast sprawują najwyższe funkcje wykonawcze w naszym powiecie. Przede wszystkim też druga sprawa, jaka mnie tutaj osobiście bardzo się nie podoba, to powoływanie różnych dział społecznych, rad, komisji. Zawsze widzi się na pierwszym miejscu ludzi z PSL-u. Ja nic nie mam przeciwko tym ludziom, którzy funkcjonują w pewnych tych ciałach, natomiast powołuje, czy mianuje, czy proponuje, przepraszam, często, bo to i tak jest, i tak, najczęściej starosta, na wniosek starosty się to odbywa, czy na wniosek zarządu. I pytam, dlaczego zawsze muszą to być ludzie związani z PSL-em? Pytam dlaczego. Ja uważam, że radny powiatu, a tym bardziej zarząd powiatu, a jeszcze tym bardziej starosta, powinien być jak najbardziej obiektywny w stosunku do reszty radnych w Radzie Powiatu. Nie może być tak, że tylko jedno ugrupowanie polityczne jest preferowane w tych ciałach, jedno, to ciało polityczne, ta partia, to ugrupowanie akurat pana starosty jest zawsze na pierwszym miejscu, na pierwszym planie. Oni decydują o pewnych sytuacjach, które mają tu, o najważniejszych wydarzeniach, które mają miejsce tu na terenie naszego powiatu. Myślę, że czas skończyć to. Czas to skończyć. Myślę i mam nadzieję głęboką, że ci panowie dostrzegą to, że szala się przechyliła z tym udziałem członków, czy tak działaczy, czy ich rodzin, PSL-u nawet tu w tym wypadku, w tych ciałach różnych. Tu nie ukrywam, że mnie chodzi o Powiatową Radę Zatrudnienia, że chodzi o Radę Społeczną ZOZ-u. Słyszę, są komisje też różne przy staroście i w tych komisjach z innych ugrupowań politycznych nikt nie funkcjonuje, tylko właśnie ci państwo z tego ugrupowania jednego. Ale przecież przepisy dotyczące samorządu powiatu wyraźnie stwierdzają, że członkami zarządu, a nawet starostą czy wicestarostą, może być osoba, która nie uzyskała mandatu. Tak, oczywiście, ja się bym z tym zgodziła, tylko
W moim przekonaniu i w opinii społecznej z tego, co ja jestem zorientowana, a moje przekonanie w 100% jest, że jeżeli by to dotyczyło specjalistów wysokiej klasy, ludzi niezbędnych do pełnienia tych funkcji, ludzi spoza rady, owszem, bym była również za. Natomiast to nie są specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych i niezbędni w tym zarządzie. To nie są tacy ludzie. I to jest moja ocena i nie tylko moja, tylko w większości ludzi, z którymi ja rozmawiam, z którymi mam kontakt. U mnie, w mojej pracy, gdzie ja pracuję, są codziennie dla społeczności naszej drzwi otwarte, z nimi rozmawiam i na tej to podstawie postanowiłam wziąć udział w tym właśnie podpisywaniu tego wniosku i odwołanie starosty. A że nie mamy innej możliwości odwołania reszty członków zarządu, tylko tak jak tutaj pan przytoczył, że co ustawa nakazuje, tak i tutaj, żeby innych członków zarządu można było odwołać, musimy dokonać odwołania starosty konyckiego. Pan jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, jednocześnie członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, które to ugrupowanie, grupa radnych jest w koalicji. Pan jako jedyny z tego ugrupowania podpisał się pod wnioskiem o odwołanie pana starosty Bogdana Sobonia. Ale ten wniosek to przecież jeszcze nie załatwia sprawy, bo w głosowaniu, żeby on przeszedł, wymagana jest liczba minimum 13 radnych. Widząc sytuację, jaka panuje w starostwie naszym powiatowym, przede wszystkim sytuację finansową, to znaczy jest taka sytuacja, że 95% budżetu idzie na utrzymanie urzędu i służb podległych starostwu. To znaczy stwarza się taka sytuacja, że nie ma możliwości inwestowania w starostwie ze względu na brak środków. I nie można zwiększyć dochodów własnych ze względu na to, że powiaty mają ograniczone dochody własne. Następną rzeczą jest to, że my nie mamy jakiegoś majątku, żeby można, przypuśćmy, sprzedać, spieniężyć, ewentualnie wynająć, żeby zwiększyć dochody własne. I dążymy do tego, że w pewnym momencie nastąpi zapaść budżetu. Nie będzie można w ogóle inwestować. I taka jest sytuacja u nas w naszym powiecie. Dlatego dzisiaj przed sesją koleżanki i koledzy poprosili mnie, żebym się wpisał na tą listę i to uczyniłem. Zaczął się nowy rok 2012. Właśnie uczestniczymy dzisiaj również w spotkaniu noworocznym, takim corocznym spotkaniu organizowanym dla i przez samorządowców, samorząd powiatowy. I przed rozmową pani powiedziała, że chciałaby pani złożyć naszym widzom, internautom, w związku z tym życzenia noworoczne. W związku z tego bardzo proszę. Z całego serca właśnie chcę złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, naszym rodzinom. Przede wszystkim życzenia dobra, zdrowia, miłości. Miłości w rodzinie, miłości tej od Boga płynącej. Ale przede wszystkim chciałabym powiedzieć, nie wstydźmy się na ten nowy rok i na całe nasze życie. Nie wstydźmy się być dobrymi ludźmi.